Najwyższy czas rozpocząć Extra Time w magazynie Jej Wysokość Premier League, czyli naszą sesję Q&A. Wy pytacie, oni odpowiadają. Przemysław Rudzki, witam, Michał Gutka i Kamil Kosowski są dzisiaj z nami, są z wami. I proszę bardzo, na początek pytanie związane z Manchesterem United. Drogi Przemku, czy związek Ole Gunnara Solskiera z Manchesterem United ma jeszcze sens? Ja jestem akurat taką osobą, która na początku uważała, że nie ma sensu. Później tą swoją pracą obronił się Ole Gunnar Solskjaer. Dzisiaj jestem jakby po tej stronie, jak to się ładnie mówi, jestem na tej samej stronie, na której są kibice Manchester United, uważający, że Ole Gunnar Solskjaer osiągnął pewien górny pułap swoich możliwości. Na pewno to, co zrobił w ostatnich dwóch sezonach z Manchesterem United, świadczy o tym, że jest dobrym menedżerem, być może nawet bardzo dobrym, bo jednak wicemistrzostwo Anglii, finał Ligi Europy, to nie są byle jakie osiągnięcia. Natomiast nie jest menedżerem wybitnym, a wydaje mi się, że żeby spełnić te ambicje kibiców United, ten klub potrzebuje właśnie takiego menedżera, który popchnie sprawę trochę wyżej. I widzę tak, jak sobie czytam fora kibiców Manchester United, to widzę, z jaką zazdrością oni spoglądają w kierunku Anfield, w kierunku Stamford Bridge, w kierunku Etihad. I to na pewno jest dla nich trudne do przełknięcia. Myślę sobie, że na razie, zresztą to nie jest tylko moje myślenie, ale na razie ma pełne poparcie zarządu Ole Gunnar Solskjaer, bo to w angielskiej prasie można przeczytać, że stoją za nim ci ludzie i na razie dostanie jakąś szansę, ale w każdym meczu już jest teraz pod lupą. To jest jednak dźwiganie na barkach bardzo dużego brzemienia, bo to jest klub, który rozbudził apetyty kibiców przez lata. Era Fergusona, takie rzeczy się w piłce bardzo rzadko zdarzają, ale miał tego świadomość, jest sympatycznym facetem, na pewno jest gościem, który potrafi dotrzeć do szatni. Nie wiem, czy ten Ronaldo nie będzie takim kamieniem na jego szyi przywiązanym na koniec tego sezonu, bo jesteśmy po takim zachwycie, wsiedliśmy takiego balonu, który nas uniósł bardzo wysoko do góry i były fajne widoki, ale właśnie facet powiedział w tym balonie, że się kończy gaz teraz po tych ostatnich trzech meczach. Na Michała cały czas tak przytakiwał, więc nie wiem, czy masz coś do dodania. No to czy w ogóle mówił Michał. Znaczy, wydaje mi się, że ten związek za każdym razem, kiedy wydaje się, że nie ma sensu, przychodzi taki moment, gdzie Ole Gunnar Solskjaer wygrywa dwa z rzędu ważne spotkania i kompletnie zamykamy tę dyskusję. I mam podskórne przeczucie, że za chwilę czeka nas to samo, że jak na tym rozkładzie jest dwa razy Atalanta, Liverpool, Tottenham i Manchester City, to zagra wszystkim Solskjaer na nosie i ci, którzy go popierają, znowu będą kazali tam wchodzić i odszczekiwać pewne słowo. Ale jest coraz mniej, to trzeba podkreślić. To prawda, właśnie takie odnoszę wrażenie, że o ile wcześniej to była taka dyskusja w mediach, często może przesadna po jakichś słabych występach, tak dzisiaj mam wrażenie, że kibice już Manchester United powoli mają dość. Nawet ci, którzy stali murem za Ole Gunnarem Solskjaerem, ale ta przewrotność tego, że przed trudnymi meczami za chwilę może, że wraz z tymi trudnymi meczami mogą przyjść punkty, wynika z tego, że tak właśnie gra Manchester United Ole Gunnara Solskjaera. On się notorycznie gubi i gubi punkty z tymi drużynami słabszymi, z tymi drużynami, przeciwko którym jest faworytem, a dobrze leży mu gra z kontry przeciwko tym zespołom najsilniejszym, które dyktują Manchesterowi United warunki, więc dlatego to jest takie wszystko niestabilne. Tego mi najbardziej brakuje za kadencji Solskjaera, takiej stabilizacji na wysokim poziomie, bo ja mam wrażenie, że to jest jakiś trzeci kryzys za jego kadencji i on go chyba znowu przetrwa, bo nie wyobrażam sobie mimo wszystko zmiany menedżera United w trakcie sezonu, szczególnie, że słyszy się wiele razy z tego klubu, że musiałaby być przegrana walka o top 4 w lidze, bo Liga Mistrzów to jest to minimum dla United, a w tym momencie United cały czas jest w grze, więc tam musiałaby się wydarzyć katastrofa moim zdaniem, żeby on stracił pracę. To może być czynnik decydujący. Kibice, którzy odwrócą się od Ole Gunnara Solskjaera, myślę, że to już wszystko jest na krawędzi. Teraz niezwykle prestiżowy mecz, właściwie najważniejszy w sezonie dla fanów United, czyli mecz przeciwko Liverpoolowi. Jeśli tutaj Manchesterowi United noga się powinie, to ta cierpliwość kibica może się zwyczajnie skończyć. Prawdopodobnie się skończy, tylko kibice, podobnie jak my, zastanawiają się, kto by miał go zastąpić. Popatrzymy sobie na świecie, to ja nie wiem, czy jest taki trener czy menadżer, który z miejsca by wszedł i to wszystko jakby poukładał. Ja tutaj się przychylam do tego, co powiedział Rudy, że Ronaldo po prostu Solskjaera pociągnie troszeczkę tutaj na dno. Zdecydowanie lepszym transferem dla United byłby transfer na przykład Bissoumy, środkowego pomocnika, aniżeli człowieka, który, no jakby na to nie patrzeć, musi grać. No jednak to nazwisko
jest tak wielkie, że posadzić go na ławę będzie ciężko, ale, ale tutaj w tym musi dużą pracę wykonać Solskjaer i widzi też, z jakimi problemami umie sobie radzić na przykład Guardiola. Ale zobaczcie, jak to się wszystko zmienia. Po ostatnim ligowym meczu Manchester United wszyscy mówili, co ten Solskjaer wyprawia, posadził Cristiano Ronaldo. Teraz go wystawił wyjściowej 11, wszyscy mówią, no ten Ronaldo nie pracuje, tylko cały czas się obija i nie muszą polega też zasuwać właśnie za niego. Opiera się na takich emocjach. Widziałem w Manchester Evening News taki artykuł, który miał zabawny tytuł, nie to, że to był jakiś fake news, tylko Brendan Rodgers o tym, jak zatrzymaliśmy Cristiano Ronaldo, po czym przeczytałem 5000 znaków tekstu, on tam nie ma ani jednego zdania o tym, jak go zatrzymano. Chodzi o to, że trzeba być skoncentrowanym, bo to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, ale faktem jest, że no będzie miał gigantyczne problemy z sadzaniem go na ławce rezerwowych, bo pamiętacie nawet reakcję Sir Alexa Fergusona, że nie, taki piłkarz to nie może siedzieć na ławce rezerwowych. No otóż może i powinien czasami na tej ławce rezerwowych siadać, bo to już nie jest piłkarz, piłka który ma... Piłka się zmieniła. Nie da się teraz, lat, tak? Tak, nie da się w obronie grać 11 na 10 czy 10 na 9, bo pominimy bramkarzy. Troszeczkę inaczej ten futbol wyglądał 15 lat temu, a troszeczkę inaczej wygląda teraz. Cieszy się, że wtedy wyglądał tak, jak wyglądał. Przypominam mecz Schalke, na którym byłem tam cały mecz biedny, osamotniony, Maciej Stolarczyk, a ty tylko chodziłeś do przodu, ale efekty jakie były znakomite. Dobrze, panowie, pozostajemy w klimacie United, ale tym razem Newcastle. Jaki menedżer najbardziej pasowałby do nowego Newcastle United? No teraz do ratunku to Big Sam chyba. Już tam był. José Mourinho. Mógłby się rozwinąć? Czy tylko... Jeżeli, no, to jest facet, który ma nazwisko. A jeżeli projekt długofalowy, to ja bym wziął Pottera. Mm-hmm. Michał? Wydaje mi się, że oni nie będą celowali w tego typu gwiazdy trenerskie na samym starcie i mi prędzej po głowie chodzi Steven Gerrard. I próba wyciągnięcia Stevena Gerrarda z Rangers, gdzie zrobił bardzo dobrą pracę i tak mam wrażenie, że wszyscy już widzą w nim następcę Jurgena Kloppa, ale dobrze by było chyba dla Gerrarda i dla Liverpoolu ewentualnie, żeby jeszcze Gerrard taką weryfikację w innym klubie na poziomie Premier League przeszedł, a Newcastle chce mieć ambicje. No ale w tym momencie raczej będzie poszukiwanie strażaka mimo wszystko. Ale bo też gdzieś tam przewija się nazwisko Franka Lamparda, ale wydaje mi się, że Gerrard ma nad Lampardem tę przewagę, że jednak coś zbudował w Rangersach, nie mając jakichś wielkich pieniędzy, a wyprzedzenie Celticu to była wielka sprawa dla panów Rangersów. Myślicie, że zgodziliby się wychować trenera dla przyszłego trenera dla Liverpoolu? No, wiesz co, nie wiem czy by się zgodzili, ale to tak się dzisiaj szybko wszystko zmienia w świecie, że nikt sobie pewnie nawet nie będzie zadawał tego pytania, bo oni potrzebują człowieka na teraz, na już, bo Newcastle jest, Przemek, na 19 miejscu w tabeli. Ten pomysł ze Stevenem Gerrardem, ja jestem na tak, jeśli chodzi o mnie, a ty? Mnie też się podoba, obie strony muszą uważać i trener, który tam przyjdzie, bo skala oczekiwań jest tak olbrzymia. Trochę sobie żartowaliśmy z tego nawet podczas meczu, że ludziom się wydaje, że to Newcastle, skoro zostało przejęte, to już zacznie wygrywać każdy mecz, a przecież żaden transfer nie został dokonany, to jest ten sam zespół. I trochę to jest też ryzyko dla tych właścicieli, bo kurczę, no tak trochę głupio jest, wydaje mi się, wziąć się jakiegoś trenera i powiedzieć, słuchaj, to ty na razie nam zapewnij przetrwanie, a my tam będziemy szukać sobie cały czas jakiegoś gościa z dużym nazwiskiem, bo jednak jesteś za mały trochę na budowanie, jesteś dobry tylko na przetrwanie, więc to musi być trochę taki trener, który połączy te dwa pragnienia, czyli na razie ustabilizowanie, opanowanie drużyny. Czyli tylko Roy Hodgson. A później pójście o krok do przodu. Zwróćcie uwagę przy tych przejęciach klubów innych, kto tam pracował na początku. W Chelsea był Ranieri, jego zastali i go zatrzymali, ale w Manchesterze City to był Mark Hughes. Najpierw był Mark Hughes, później dopiero Mancini, później Pellegrini i Guardiola, więc ja spodziewam się najpierw kogoś w typie Marka Hughesa w Newcastle, a nie właśnie od razu Guardiola. Czasami te zmiany nie przynoszą natychmiastowych efektów, bo ja sobie to dzisiaj przypomniałem, odwinąłem sobie taką taśmę gdzieś tam w zakątkach internetu, że Roberto Mancini, kiedy przyszedł pracować do Manchesteru City, to też nie było na początku tak różowo. Najpierw w ogóle zespół rok po awansie zajął 10. miejsce w tabeli, wszyscy się łapali za głowę i mówili, z tego przejęcia szejków to w ogóle nic nie będzie. Później film Blue Moon Rising to świetnie pokazuje, było
była przegrana batalia o Ligę Mistrzów, co było wielkim rozczarowaniem też dla Manchesteru City. I w zasadzie wszystko, co najlepsze, zaczęło się od gola Sergio Aguero. Ja też pamiętam, w jakich okolicznościach zostało zdobyte to mistrzostwo przez Roberto Manciniego. To się nigdy prawdopodobnie nie powtórzy. Jest taki znakomity film Woody'ego Allena, Match Point. Mhm. I tam jest taka scena, kiedy piłka jest na siatce właśnie, na którą stronę ona może spaść, bo jeden z głównych bohaterów jest chyba instruktorem tenisa, więc to idealnie pokazuje, że no czasami w życiu też trzeba mieć szczęście. Czy Edouard Mendy, Michale, to obecnie najlepszy bramkarz Premier League? Patrząc na formę, na pewno. Nie wiem, czy budując klub wybrałbym jego czy Alissona, bo wahałbym się tylko między tą dwójką, ale jeżeli robimy taki ranking formy, to Mendy numer jeden. No tyle, że jemu obrona akurat daje pobronić, bo City ma zdecydowanie większe panowanie nad meczem i Liverpool to samo. Bo Alisson już kilka razy ratował Liverpool w tym sezonie. To wcale tak nie wyglądało, że nie dopuszczał ten blok obronny De Reds do sytuacji takich dogodnych w końcówkach przede wszystkim przeciwnika. No, tak. Bardziej mi chodzi o to, że Brentford w tym ostatnim meczu no, rzeczywiście miał swoje sytuacje, oddał kilka strzałów i no, świetnie bronił Mendy, ale Ederson czy Alisson mieli tych powiedzmy możliwości, w cudzysłowie, to ubieram troszeczkę mniej. Mamy o tyle fajny sezon Premier League, że tych bramkarzy, których możemy podziwiać, jest naprawdę kilku. Bo jest wspomniany przez Was Mendy, jest Alisson, jest Ederson, który zawsze zachowuje klasę. Wydaje mi się, że Alisson i Mendy to są dwaj najlepsi bramkarze, według mojej opinii. Natomiast różni ich to, że Alisson jest bardziej taki posągowy. Można odnieść wrażenie, że robi się bardzo duży w momencie, kiedy przed nim staje gracz próbujący zdobyć bramkę. Natomiast Mendy no, to jest kot. No to jest, Mendy to jest taki De Gea z najlepszych momentów w swojej karierze, a trzeba podkreślić, że Dawid De Gea też wraca do bardzo wysokiej tak formy. Tutaj jedna, dwie interwencje, zwłaszcza ta jedna w meczu przeciwko Leicester, strzał Tielemansa, no to była poezja, to po prostu to najlepsi bramkarze świata. No, Ramsey też fajnie. To jest jeden z większych sukcesów Ole Gunnara Solskjaera, bo pamiętacie, co się działo, jak było tak wokół De Gea i bardzo źle. To Solskjaer powiedział, De Gea, najlepszy bramkarz świata, moim zdaniem. I on tak pompował, ale wiedział, że tam jest materiał, który można podpompować. Czy można już, Kamil, oficjalnie powiedzieć, że Harry Kane się odblokował i teraz worek z bramkami się otworzy? No wydaje mi się, że tak, ale na to pracuje cały zespół. Son, Ndombele, świetny. I po tych trzech wygranych, później po trzech porażkach, tak. Teraz znowu mamy dwa zwycięstwa, w ogóle bezkompromisowi są. Wydaje się, że to wszystko wróciło na odpowiednie miejsce. Po cichutku, a Tottenham już ma piątą lokatę w tabeli. Jest przed Manchesterem. No wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. I tą optymistyczną dla fanów kogutów informacją kończymy magazyn Extra Time w magazynie Jej Wysokość Premier League. Przemysław Rudzki, Michał Gutka i Kamil Kosowski. Dziękujemy Wam bardzo za przybycie do naszego studia. Przypominamy, że ta pierwsza część magazynu Jej Wysokość w następny poniedziałek o godzinie 21:00. To bardzo ważna informacja, bo cała kolejka zostanie zamknięta w niedzielę meczem, który zapowiada się fenomenalnie, czyli Manchester United kontra Liverpool. Tam będą nasi ludzie, Marcin Rosłoń, Rafał Nachorny, a potem jak już wrócą z Manchesteru, to zasiądą na tych fotelach i opowiedzą nam, jak było. Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień.